He went down like a pussy, yeah, so... Show w Toruniu trwa i trwa mać. Patrzmy, co się dzieje. Dudek nie nakrywa. Niestety Madsena i musi uważać na wchodzącego pod łokieć Doyle. Leży Patryk Dudek, leży też Jason Doyle. Otrzymamy oczywiście kciuki za stan zdrowia obu żużlowców. Nie wyglądało to przyjemnie. Na szczęście obaj trafili w dmuchaną bandę, więc oby wszystko było z nimi w porządku. Jeszcze miałem pierwsze wrażenie takie, że Jason Doyle na siłę chce wejść w ten krawężnik, ale nie chce jeszcze tutaj ferować wyroków przed obejrzeniem powtórek. Tak, tak, poczekajmy na powtórki. Też mi się tak wydawało na pierwszy rzut oka, no ale upewnijmy się jeszcze. Jason Doyle wstał i to jest bardzo ważne. I czekamy na Patryka Dudka. Oni się bardzo lubią. Są kumplami jeszcze z czasów Falu Bazu Zielona Góra, z czasów roku 2017, kiedy dzielnie walczyli o złoto indywidualnych mistrzostw świata. Wtedy złoty był Doyle, srebrny Patryk Dudek. My czekamy na to, aż Patryk wstanie. Pojawia się niestety, czego Państwo nie widzą, karetka na torze. O wsparcie dla reprezentanta Polski Patryka Dudka. No, aby Patryk nie zakończył tego sezonu w ten sposób, aby zaraz wstał i wystartował w powtórce 17 biegu. Patryk Dudek siedzi i jest przytomny. To jest bardzo ważne i my oglądamy powtórki. Moim zdaniem Doyle przeszarżował. Też mi się tak wydaje. To jest zawsze ta dyskusja, czy bardziej wynosił się Doyle, czy bardziej przycinał wykonał Patryk Dudek ruch w swoją lewą stronę i ciałem i motocyklem i pewnie gdyby spytać Jasona Doyle'a, to będzie argumentował, że to przez to. Tak, no tutaj zawsze są dwie opinie. Patryk Dudek zjeżdżający ze środka toru do krawężnika, Jason Doyle się wynoszący, ale wynoszenie się na wyjściu z łuku jest naturalnym torem. Tylko pytanie, czy niezbyt... agresywnie, no nie wiem. Mamy w studiu ekspertów całe szczęście i nasi eksperci będą w stanie powiedzieć więcej. Wykluczać Doyle'a, wykluczać Dudka, powtórzyć w czwórkę, bo to pierwszy łuk. Co robić, panowie? Yeah, Jason Doyle joins me. Jason, clearly very frustrated by that decision. How do you see it? Oh, he knew I was going past him, eh? Just I see it as a, like a football foul when you know you're coming. He just tried to lean against me and I was already through and he went down like a pussy, eh? So... I know it's tough on me. I need to get in the semi-finals, but yeah, he wasn't going to even make the semi-finals before that. So yeah, very disappointed.